Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Sky Faktory. Trzy nawet. Jest to nasz trzeci odcinek. I jak widzicie, zrobiłam sobie daszek nad łóżkiem, żeby nie było, że śpię pod gołym niebem. Okej, cóż tutaj nam się zmieniło? Tutaj nam się nic nie zmieniło. Ktoś pisał, żebym tutaj podstawiała półpłytki pod te rzeczy, żeby one tak nie lewitowały. Zatem, jak widzicie, was słucham. I a propos słuchania was, to pierwsze pytanie, jakie zadaliście po wystawieniu poprzedniego odcinka, to było, żebym częściej wystawiała odcinki. Drugie pytanie to było, kiedy następny odcinek i tak dalej, i tak dalej. No więc postanowiłam, że odcinki będą się pojawiać we środy i w piątki. Środy, piątki, a w poniedziałek z kolei Little Kingdom. Zatem od piątku do środy jest kawałek czasu, więc postanowiłam, że jeżeli chcecie, żeby jeszcze w międzyczasie był kolejny odcinek Sky Factory 3, na przykład w niedzielę, to niestety musicie się postarać. Musicie się postarać i po prostu pod tym odcinkiem, który teraz oglądacie, do niedzieli, on będzie wystawiony w piątek, czyli do niedzieli do południa musi być 150 łapek w górę, to wtedy w niedzielę wystawię nowy odcinek. Tak, tak to zrobię właśnie, żeby nie było, że nie będzie odcinka, to po prostu jeżeli będziecie naprawdę mocno chcieli ten odcinek, to po prostu pokażcie mi to poprzez wystawianie łapek, czyli jeżeli w niedzielę w południe będzie 150 łapek w górę pod odcinkiem, to w niedzielę zaraz potem wystawię kolejny odcinek. I żeby nie było znowu, że nie czytam, nie słucham waszych komentarzy, to w zeszłym odcinku zapomniałam o tym, ale w tym odcinku specjalnie dla Arka wciskam przycisk F3, żeby sobie pooglądał. Nie wiem, co tutaj chcę zobaczyć, ale chciał koniecznie, zatem kliknęłam, jest, sobie może zobaczyć. Ok? I teraz, żeby nie było, że nie słucham, to jeszcze Michcio pisał, żeby zrobić od razu generator automatyczny kobla, ale no tutaj się troszeczkę nie zgodzę, ponieważ w mądrej książce jest, że mam zbudować generator, a nie zrobić, tylko zbudować, a z kolei w następnym tam którymś momencie tutaj jest, żeby zautomatyzować ten generator. Także po prostu, żeby wykonać to zadanie, to po prostu muszę zbudować generator. Zatem nie zbuduję teraz generatora automatycznego. Tak sobie to postanowiłam. No i cóż my tutaj mamy? Co zrobiłam? Zrobiłam tutaj platformę, przygotowałam właśnie, żeby tutaj zbudować generator. I tutaj postawiłam, jak widzicie, z moda Storage Drawers. Zrobiłam skrzynki, do których wkładam te właśnie ory, które kawałki or, kawałki rud, które tutaj sobie przesiałam w tych naszych sitkach. Ok, czyli cóż, czyli zabierzmy się do roboty. Żeby zrobić generator kobla, to musimy zrobić lawę przede wszystkim, bo ona się długo robi. Do tego, żeby zrobić lawę, jest nam potrzebny crucible, który zrobiliśmy ostatnio, świeczka, no i kobl. I tak sobie postanowiłam, że zrobimy to tutaj w tym miejscu. Nie trzymam tego, tyldy, żeby nie rozwalić sobie całej podłogi. Ok, tutaj postawimy sobie tę świeczkę, o tak, i nad nią postawimy crucible. I ta świeczka będzie nam grzała ten crucible i do niego wrzucimy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Chyba tutaj 10 pasuje tych kobli, aczkolwiek one się muszą obniżyć. Jak widzicie, lawa nam się robi już w 25, no dobra, coś tam. 6, ok, dobra, to ona nam się tutaj będzie robić. Tutaj jest kobl dla niej, także go zostawimy sobie tutaj z boku. A tutaj mam przygotowany właśnie kobl na zrobienie
tego generatora kobla. A, i zrobiłam sobie gliniany dzbanek, wiaderko gliniane, żeby tę lawę potem pobrać z tego krucibla. No i żeby też wodę pobrać. Jego się robi w ten sposób, że nieprzepalone wiaderko trzeba przepalić i będzie, a nieprzepalone wiaderko się robi z trzech glin. Także to już sobie zrobiłam. Ok, teraz weźmy sobie chyba gdzieś mam siekierkę i tutaj sobie zróbmy ten generator. Ten generator, on będzie tak, że tutaj będzie lawa, tutaj będzie się robił kobel, tutaj będzie woda spływała i tutaj będzie woda, żeby mogła spływać. Na razie zrobimy... myślałam, że to niżej będzie. No dobra. To będzie dosyć wysoka konstrukcja. Teraz tak, żeby nam się nie spaliło wszystko, to tutaj dookoła również zrobimy kobla. Ja wiem, że one spadają, no ale trudno, nie chcę być za blisko, bo ja sama wpadnę wtedy w tę wodę, w tę przestrzeń, bo przestrzeń zawsze mnie wzywa, także nie lubię być nad przestrzenią zupełnie. Okej, no w każdym razie tutaj, jak widzicie, zrobię sobie taką obudowę, żeby właśnie się wszystko nie podpaliło mi tutaj od tej lawy. Także trochę kobla tu zużyjemy, no ale zrobimy generator kobla, więc kobel będzie nam się potem robił szybciutko. Ok, tutaj sobie to poustawiamy. No, to będzie dosyć wysoka konstrukcja. Także myślę, że tutaj się będzie robił kobel. Tutaj będzie... O, nawet się skończyło. Tutaj będzie lawa, a tutaj będzie woda, która będzie spływała tam w dół. Czyli, że gdyby to zrobić o jedno jeszcze wyżej, to by mogła ona sobie spływać tu. No ale nie mam już tyle kobla, zatem po prostu ta woda będzie nam spływać w przestrzeń zupełną. Ile tutaj jest tego? To się cały czas robi, ale to jest za mało, zatem musimy dorzucić trochę tych kobli. Ej, dlaczego nam tu nie wchodzi? Wchodzi, dobrze. Jeden nam wszedł, no dobrze. Dobrze, zatem tam sobie tę wodę będziemy... Zresztą niedługo zmienię to na... tutaj zrobimy dziurę. Niedługo to zmienię na ten generator, o którym wspominał Michcio, także wtedy tę całą konstrukcję się rozwali i woda nie będzie już nam tam spływała w przestrzeń. A tymczasem weźmy wodę. Tutaj do wody jest dojście w ten sposób taki dziwny. Hops, mamy wodę. I tę wodę sobie tutaj postawimy i ona nam spływa w dół. I teraz jak tutaj wlejemy lawę, to wykopiemy i wtedy jak lawa dotknie wody płynącej, bo ta woda jak widzicie płynie, jak dotknie płynącej wody, to wtedy się zrobi kobel. Mam nadzieję, że dobrze wszystko to wymyśliłam. To wiaderko nam zniknie razem z tą lawą. Ile jest tej lawy? Jeju, jak to się powoli robi. Jak to się powoli robi. Co jeszcze tutaj się zmieniło? Otóż ugotowałam sobie robale i się pożywiam robalami gotowanymi. Może się prześpimy? Hopsia, hopsia, dzień dobry, to znaczy dobranoc, chciałam powiedzieć. Także robalami się żywimy. I teraz tak, tutaj jest coś takiego jak mini charcoal, czyli to jest tak, że zrobiłam sobie zwykłe charcoale z drewienka. I jak się wsadzi do craftingu, to z jednego charcoalu dostaje się 8 mini charcoali, mini węgielków.
co jest bardzo fajne, bo zwykle jest tak, że żeby przepalać w piecu na przykład żelazo czy coś tam, no to trzeba było, żeby nie stracić tutaj tego węgla, to trzeba było dokładnie 8 sztuk na przykład żelaza przepalać, żeby wykorzystać cały węgiel. A w tej chwili mamy tutaj 8 takich małych jakby węgielków i wtedy wystarczy, że jak się wsadzi jeden węgielek i na przykład jednego robaka, to jeden węgielek przepali jednego robaka, czy tam jedną rudę, czy cokolwiek jednego. Także nie musimy się zastanawiać, czy mamy odpowiednią ilość danej rzeczy do przepalenia. Odpowiednią ilość danej rzeczy do przepalenia, bo za każdym razem jedno idzie na jedno, że tak powiem. Cóż tutaj jeszcze? Co z tą lawą? Hej, lawa. Hej, lawa. Czekamy. Co tutaj jeszcze? Dobra, co ta książka nam mówi? To robimy właśnie i robi nam się lawa, czyli robi. Zbudowaliśmy generator, okej, tadam, skończyliśmy całą erę drewnianą, tadam. Mam nadzieję, że ten cobblestone generator zadziała. No i cóż teraz mamy? Zbuduj zaciemniony pokój, 25 bloków od mojej bazy, żeby się spełniły moby i żebym dostała loot z tych mobów. Ok. Zrób 25 bloków od bazy teren dla spawnowania się zwykłych zwierzątek. Zbuduj drugą platformę poniżej mojej platformy. Zrób obsydian z tą nowym barelu, czyli w beczce stone'owej. Zrób smeltery tinkers konstruktowe. O, tutaj upgrade existing tinkers tool z metal part. No, coś tam zrobimy. Upgrade your cobblestone. No to właśnie zrobimy tak, jak chciał Michcio. I zupgrade'uj tą farmę, którą zrobimy, żeby się automatycznie zabijały stwory. I enchant a sieve mesh. Co znaczy enchant a sieve mesh? Zenchantuj. To można zenchantować? Nie wiem. No dobra, no to musimy tak czy owak czekać na nasz kobel. Czy tu już jest lawa? Jest. Hura. Zatem zabieramy czum i idziemy sprawdzać. Idziemy. Ło, poszło wiaderko. No i teraz chwila prawdy. Jest! Hura. No i teraz będziemy kopać i zdobywać. Właśnie część z tego nam poleci na dół niestety, bo nie mamy zabezpieczonego. Część leci gdzieś tutaj, żebym nie spadła. Może to jakoś zabezpieczmy. Zatem tutaj i tutaj. To przynajmniej nie będą spadały na zewnątrz. Teraz tak, jeżeli byśmy chcieli więcej lawy, to weźmy sobie to wiaderko. Czy tutaj mamy jeszcze? Nie mamy nic. Okej, weźmy sobie to wiaderko. To sobie weźmy. Tutaj z powrotem zabezpieczmy podłogę. Świeczka nam nie jest potrzebna. A, tutaj zrobiłam właśnie takie mini świeczki z tych mini czarkolów. To są to właśnie też takie fajne świeczki. To wiaderko możemy postawić tu. O, i zdecydowanie szybciej nam się będzie tutaj lawa robiła. Ona nam się na pewno przyda do czegoś. Zatem... Aha, to jeszcze wam pokażę, co przed chwileczką, co jeszcze zrobiłam. Oj, żeby nie spadła. Zatem teraz, jak widzicie, o, tutaj jest taki napis ratę 3 razy, czyli że robi się 3 razy szybciej niż na tej świeczce, jak jest nad lawą. Okej, także lawę wykorzystujemy do tego, żeby nam zrobiła
kobla i żeby nam robiła lawę. Lawa robi lawę, lawa robi lawę. Tak, i zbieramy. No, kiepsko to idzie. To zbieranie, ale jakoś idzie. Ok, także pozbieramy sobie teraz troszeczkę tego. Ok. Może jeszcze ciut. Jak to wygląda? Tutaj możemy dołożyć. Nie, nie możemy. Ok, tam nam się robi lawa. Ok, dobra, czyli bierzemy tę naszą książkę mądrą i zaczynamy. Zaczynamy tu. 25 bloków. No tak, ale to potrzebuje więcej, więcej kobla. No dobra, to zróbmy ten właśnie. Zautomatyzujmy ten nasz cobblestone generator. Najważniejsze, że widzieliście, że zrobiłam i że się nie pomyliłam i że wszystko działa tak jak powinno. Zatem zobaczmy, jak się upgrade'uje ten generator kobla. Generator kobla jest tu. Cobblestone generator. 3 żelazy, 6 kobli, lawa wiaderko, lawa ten, jak on się nazywa? Przepraszam, woda i szkło. Szkło to jest piasek. Piasku nie mamy. Ok, to wam pokażę teraz, co zrobiłam jeszcze. To się nazywa tu o Stone Wand z Better Builders Wands. I sobie, jak się postawi tutaj na przykład. Tak, i się weźmie tęże w łapkę, to się buduje tak szybciutko. Przepraszam. To się buduje tak szybciutko i teraz musimy rozwalić to tym młotkiem. To nam nie jest potrzebne. Tym młotkiem i zrobić sobie piasek z tym. Ok, mamy żwir i teraz ten żwir musimy sobie zamienić na piasek. Ok. I jeszcze jeden mamy. I to zamienimy sobie na piasek. I teraz możemy ten piasek przepalić, żeby zrobić. Ile tam było? Jeden potrzebny. Dobra, jedno szkiełko. I to właśnie fajne jest to, że ten mini charcoal nam wykorzysta tylko jeden mini charcoal na jedno szkiełko. Także to jest właśnie fajne. Aha, jeszcze byśmy potrzebowali żelazne albo. Albo żelazne, albo gliniane wiaderka, żeby mieć lawę i wodę. W sumie to możemy sobie zrobić również nieskończone źródełko wody, na przykład żelazne. Żelazo to jest koper, to jest nikiel, to jest żelazo. Mamy tego stak i 5 sztuk. Teraz jak się stąd pobiera? Za pomocą łapki. Na wiaderko potrzebne są 3 sztuki żelaza, czyli jest potrzebujemy 12 sztuk tego na jedno wiaderko żelazne. Czy mam wiaderko żelazne? No nie, bo musimy mieć. Ok, czyli 24 sztuki. Ok, i te 24 sztuki sobie zamieniamy tutaj na 6 sztuk takich czanków ironowych. I te czanki ironowe, jak przepalimy w piecu, to dostaniemy 6 sztuk sztabek żelaza. Potem sobie zrobimy właśnie, zupgrade'ujemy. O, i teraz nam się zrobi 6 sztuk żelaza. Już mamy to. Już mamy szkło. Teraz też 6 sztuk żelaza i sobie zupgrade'ujemy. A tymczasem sobie jeszcze w takim razie tutaj powydobywamy, póki jeszcze jest ta konstrukcja, bo zaraz ją rozwalimy. Ale zrobiłam? Zrobiłam. Także łapkujcie i się cieszcie, że zrobiłam. Pokażcie, że dobrze, że zrobiłam ten właśnie generator kobla, bo przynajmniej
dla tych, którzy nie wiedzą, bo może, być może są jakieś nowe osoby, które dopiero zaczynają grać w Minecrafta i nie wiedzą, jak się robi generator kobla. Coś się stało z tym. Co się stało? Broken. To mi się zbrokenowało. No to fajnie. No to fajnie, to żeby to teraz naprawić, to co? To potrzebuję flinta. Ha, ha, ha. Że tak ładnie się zaśmieję. Żeby mieć flint, to musimy go zrobić tym. I nam się zepsuła. Zepsuła nam się młotka. Zepsuła nam się młotka. Zatem z kolei ta różdżka. Czy ja mogę cały ten flint, cały ten kobel wykorzystać? No tak, bo naprawię ten, ten kilof. No i już mam zrobiony gravel. Jakiś czas mi się nie nagrywało. Ja tutaj zmieniłam teraz sobie nagrywanie na innym przycisku, bo często jest tak, że coś przycisnę i niestety, ale przestaję nagrywać. Dlatego teraz mam nadzieję, że już mi się to nie stanie. Jak widzicie, mam już dwa gravele. Ciekawe, ile potrzeba właśnie, żeby to naprawić. Naprawia się nie tutaj, nie tutaj, tutaj. Tutaj się naprawia. O, jeden wystarczy, a proszę. A ja tyle gravelu zrobiłam. Okej, dobra, mamy to naprawione. I teraz możemy sobie ten generator kobla zupgrade'ować. Także krótko był, ale był i teraz go sobie zupgrade'ujemy. Żeby go zupgrade'ować, to potrzebujemy, to mamy, żelazo. Może się prześpimy. No okej, już wstaliśmy i sprawdzamy, mamy 6 żelaza sztuk oczywiście. Zróbmy sobie wiaderko, jedno i drugie, gotowe. Okej, i teraz możemy zrezygnować z tego właśnie naszego generatora kobla. Także długo nie pobył, zabieramy mu wodę, ta woda się tam na końcu spada. I co teraz? Tutaj zabieramy wodę z tego krucibla. Tu rozwalamy sobie ten krucibl. Okej. A właśnie, włączyłam, nie pokazywałam wam, włączyłam sobie tutaj przyciąganie itemów, żeby mi nie spadały gdzieś tam w przestrzeń kosmiczną. Okej, tutaj sobie ten gravel. Okej, mamy. No i teraz rozwalamy ten właśnie nasz generator, który długo nie pobył. Ale mam nadzieję, że nie macie z tym problemu. Bo w końcu zadanie było i zadanie zostało zaliczone. Zatem myślę, że tak jest ok. Kurczę, zaraz nam się znowu skończy ten kilof. Mam nadzieję, że wystarczy na zebranie tych właśnie kobli. Okej, i teraz naprawiamy naszą podłogę, żeby nie spaść. Było nie ma. Czeski film. Okej, i teraz tak, mamy wiaderko tego mamy i teraz sobie zrobimy tenże generator. A dlaczego mi to dało? A ja nie chciałam, żeby mi to dało. I to jeszcze 64 sztuki. To ja tego nie chcę. Tutaj do śmietnika proszę iść. Tutaj mam zaznaczone to. Okej, dobra. Teraz już nie mamy. Wszystko pasuje. Wszystko mamy, co jest potrzebne. Tada, zrobione. A, zostały.
zrobiony cobblestone generator. Zatem tutaj go sobie postawimy. Postawimy go sobie tutaj. Pam! I co? Woda. Lawa. I cóż? I on wisi w powietrzu, zatem postawimy mu takie coś. I. No i teraz jak się, co on? Prawym przyciskiem, lewym przyciskiem? Aha, ja mam tutaj, może to dostaję, 41 sztuk. Tak, lewym przyciskiem. Wow! A tak w miarę powoli to idzie, ale idzie. Dobrze. Co tutaj jest coś napisane na tym? Co tu jest? Only holds 32 bloki i robi jednego kobla w ciągu 40 tików. Can output to inventory above i can output to hopper below. Above. Inventory to jest co? Skrzynka? Sprawdźmy. Zobaczmy, czy jak zrobimy skrzynkę. Czy tu mamy jakąś skrzynkę? Nie mamy. Okej, tutaj mamy większą ilość tegoż. Ten jeden tu sobie niech zostanie. Czy jak zrobimy skrzynkę above, co to znaczy? Above, nad, pod. Zostawimy na to. Tu nam się ładuje. No proszę. Czyli, że tutaj nam się skrzynka będzie zapełniać. No to super, to super. Czyli mamy zupgrade'owany tenże nasz cobblestone generator zupgrade'owany. Zatem możemy sobie tutaj to odznaczyć. Hura, hura. Mamy. Okej, co teraz zrobić jeszcze? Możemy tak na szybko, bo w sumie już dosyć długo, dużo czasu minęło. 25 bloków. Second layer, może to spróbujmy, wiecie? Zróbmy sobie second layer. Second layer, to ja bym chciała sobie zrobić, tutaj nam się robi, tak? Tak, cały czas. Dobra, to jeszcze to dołożymy tutaj i będziemy mieć dużo już kobla, także o kobel się nie musimy martwić. Second layer. Wiecie co, żeby zrobić second layer, to ja muszę zostawić wszystko, co mam. Wziąć tylko na przykład trochę tego. Nie jeden. Trochę tego. Wziąć trochę tego. Może nawet całe, bo to jak zginie, to się nic nie stanie. I wziąć wodę. Ha, 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 że tak się zaśmieję. Wodę mamy w tym. Wody nie mamy w tym. Możemy albo czekać na deszcz. Deszczu. Albo możemy zrobić... Gdzie jest moja książka? Książka. Ale jestem zdolna. Książka. Tutaj nam pisano collect wooden crucible saplings in wooden crucible. Okej. Crucible, wooden crucible, to chyba to będzie to drewno i to. Okej. Dobra, nie będzie problemu. Dobra, tutaj mamy mniej tego, to po co nam tyle? Wooden crucible. Okej, mamy. Mamy to. To teraz postawmy go tymczasem tutaj. Od razu sobie tutaj podstawmy, żeby nie było. I tutaj musimy wrzucić do tego... nie mamy za dużo, ale to wystarczy nam. 10 sztuk. No dobrze.
Okej, to sobie w takim razie rozwalmy to drzewo. Tym o. Tak. Będziemy mieć więcej. I tym sobie rozwalmy to drzewo. Bo ja chcę sobie zrobić tę drugą platformę pod tą dokładnie. Czyli na tym środku tutaj będziemy ją robić. Nie to trzymać, tylko to trzymać. Okej, dobra. Czy tam już się nam zrobiła woda? Jeszcze chyba trochę. Tak, dopiero 416. Oj. No dobrze, to może zjedzmy robale. Gdzie są moje robale do jedzenia? Tu. Zjedzmy robale. I jeszcze jeden. Miam, miam, miam. Pyszne robaczki. Pyszne, pyszne. Pyszne robale i to odstawiamy, to odstawiamy. Książkę mądrą odstawiamy, to odstawiamy. Robale też odstawiamy. Wszystko odstawiamy, ponieważ ja, jak schodzę pod ziemię, to generalnie ginę. Generalnie ginę, dlatego wolę wszystko zostawić i jest woda. Nie, jeszcze nie ma, 920, ale jeszcze chwilkę musimy poczekać. No i jestem ciekawa, jak mi to pójdzie, bo ja nie umiem pływać w takiej wodzie. Aha, a to sobie tutaj przestawmy. 1000. Tam! Hura, hura. I teraz tu wylejemy tę wodę. No i teraz módlmy się, żeby nie spaść. Okej, tak się wypływa. Dobra. Okej, troszkę niżej. 2, 3, 4. Może wypłyńmy jeszcze. Jezu, jak to wolno płynie. Idź, kobieta, w górę. Musisz oddech wziąć. Okej. I teraz idź w dół. 4 były, tak? 5, 6. Dobra, idź, 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 idź. Szybko idź. Boże. Bo zaraz przestaniesz oddychać. O, proszę. Dobrze. To teraz sobie zamienimy. Dobra, dobra. Wyjdź stąd. Kobieto, wyjdź stąd. Okej. Okay. Wyjdź stąd i sobie teraz zamień to na to. Udało się, ludzie. To już jest sukces numer 1 normalnie, że ja nie zginęłam przy pierwszych stawianych. Okej. Okay. Oj, 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 oj. Okej. Okay. Dobra. O, trochę niżej może. Ła! Ła! Tak. No i stało się i wiaderko poszło. No dobrze, że mamy drugie. Okej, okay, respawn. Dzień dobry. Dzień dobry. Spadłam z mojego świata. Dobrze, co tu się dzieje? Co to łazi tak za mną? Dlaczego to tak łazi za mną? Normalnie mnie goni. Okej, okay, to co? Może co tu możemy sprawdzić? M, nie J. J, to za każdym razem się będzie tak robić? Waypointy. Ostatni remove edit. Remove, okej. Okay. Close. Dobra, to teraz już nie będzie za mną łazić. Wiaderko, wiaderko. Gdzie jest wiaderko? Tutaj. No i widzicie, i skinęłam. Okej, okay, jak to wygląda tutaj ta sprawa? Tutaj jak zeskoczę, to mi się nic nie stanie, ale przydałyby nam się
przydałoby nam się coś, czym będziemy mogli wrócić w górę. Zostawmy wiaderko z wodą. I wiecie co, tutaj jest coś takiego jak rope. Coś takiego powinno tutaj być, co nam pomoże. No dobra, chyba po prostu zrobimy zwykłe. To chyba to jest to climbing rope. Dobra, jak to się robi? No prosto. I 8 sztuk się takich dostaje. Okej. Okay. Mam nadzieję, że to nam pomoże się raz. 8 sztuk nam w zupełności wystarczy. Mam nadzieję, że to nam pomoże się tam tutaj dostać. Skaczę, uwaga, skaczę. Ups. Ale jestem mądra. Przecież nic nie wzięłam ze sobą. Okej. Okay. O, jak widzicie. Pięknie. Pięknie. Uf. To tak i musimy sobie zbudować nowe te. Bo nam znikły. A. No i teraz tak, teraz to rozumiem. Ale jak na mnie... Kurde! Chciałam powiedzieć, że jak na mnie to jedna śmierć to malutko. A tu proszę bardzo. A tu proszę bardzo, kolejna. No nie, po prostu... Po prostu to jest jakaś porażka. Co mnie to znowu goni? Tutaj za mną też pójdzie? No idzie za mną. Ile już mamy? Wow, ile tutaj już mamy kobla. Ja chcę zrobić to do końca. Gdzie jest... remove. Okej, okay, close. I close. Ludzie, no nie mogę zrobić do końca tego zadania. Okej, okay, tutaj już wzięłam, dobra. Nie tak. Ale numer. W momencie, kiedy chciałam powiedzieć, że jak na mnie, to jedna śmierć to jest malutko, jak robię podziemną tą platformę. I proszę bardzo, od razu. Dobrze, trzymam shift. I tutaj. I tutaj. Trzymam shift. O, a tam są moje śmierci tam są. I tutaj. Dobrze. I tutaj. No i mamy. Udało mi się. Hura. Hura. Okej. Pięknie, po prostu pięknie. Okej, to rozwalimy, bo jest za wysoko. I tutaj niżej to zrobimy. I tutaj. No i teraz można powiedzieć, że jest to zrobione. Juju. To jest niebezpieczne. Ta lina jest niebezpieczna. No na nią trzeba dokładnie na środek nastąpić. Aha, dobra. Chyba ją zamienię jednak na drabinki albo jeszcze na coś innego. No dobra, słuchajcie, to ja kończę w takim razie, bo chyba znowu jest bardzo długi odcinek. Może jeszcze sobie zaznaczmy w książce. Aha, nie mamy książki. Mam nadzieję, że ja zostawiłam tę książkę. Uff. Zrobiliśmy second layer. Mamy second layer, zatem
No za dużo nie zrobiliśmy dzisiaj, zrobiliśmy tylko cobblestone generator i jego automatyzację i zrobiliśmy drugą platformę pod tą naszą platformą. Nie jest jeszcze duża ta platforma, ale ona się powiększy oczywiście. No i zaliczyliśmy dwie śmierci. Zaliczyliśmy dwie śmierci, zatem ja kończę. Przypomnę tylko, żebyście łapkowali, jeżeli chcecie, żeby w niedzielę był kolejny odcinek. Myślę, że już będzie zdecydowanie więcej do rozwinięcia tutaj, że już zrobię ten właśnie grinder na potwory. Także jeżeli chcecie to oglądać w niedzielę, to łapkujcie. Jak będzie 150 łapek w niedzielę w południe, to w niedzielę będzie odcinek. Jeżeli nie będzie, no to niestety dopiero w środę, bo oczywiście poniedziałek jest zarezerwowany dla Little Kingdom. No i oczywiście przypomnę Wam tylko, żebyście też zaznaczyli sobie ten dzwoneczek. Jak subskrybujecie kanał, to sobie zaznaczcie ten dzwoneczek, żebyście wiedzieli, że odcinek się pojawi, bo YouTube teraz tak jakoś te informacje wysyła do tych, co mają dzwoneczki. Także myślę, że nie było tak tragicznie dzisiaj. Udało mi się zrobić pod spodem tą platformę. Także trzymajcie się. Pa, pa!